Nie wiem, czy go widać. Teraz jest na środku kadru. Spróbuję przezoomować. O, tam jest. A, ostro się rozmyło. Tak, to jest młody puszczyk, który woła rodzica. No dobra. A znowu odleciał. O, tam leci, 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 leci. Dobra, usiadł. Tam jest puszczyk. W nocy słyszałem napoływanie dwójki młodych. Dzisiaj tutaj przyjechałem, no i sobie siedzi pięknie. Nie wiem, czy go widać. Teraz jest na środku kadru. Spróbuję przezoomować. O, tam jest. A, ostro się rozmyło. O, jest. Zaczął go prześladować chyba dzięciołek, ale ten puszczyk jest tutaj gdzieś w okolicy. Nie wiem, czy uda mi się go znowu zobaczyć. Nie jestem pewny, czy to dzięciołek go przegania, ale jest gdzieś tam. No, puszczyk gdzieś tutaj blisko otwórnął na którąś gałąź. Może gdzieś jak tutaj posiedzę z pół godziny, kilk godzinkę, to jeszcze coś się zaobserwuje. Niesamowite. Tak wygląda tutaj puszczykowa okolica. On gdzieś tutaj przed chwilą wyżej, takim jakby troszeczkę zachrypniętym głosem się odezwał. No, ewidentnie tutaj dzięcioł mocno reaguje. I jak tylko puszczyk się odezwał, to automatycznie dzięcioł jakby dostał jakiegoś szału. O, jest jeden i drugi. I od razu zaczęły też swoje dźwięki wydawać. Są tu gdzieś w koronach tych drzew, ale zbytnio nie mogę ich zlokalizować. Ale było wyraźnie słychać puszczyka, chyba tego, którego wcześniej widziałem. I takim zachrypniętym głosem jakby się odezwał. Może jeszcze coś się wydarzy. Nie słychać dwójki młodych, które w nocy, o, chyba drugiej w nocy w tym miejscu słyszałem. Teraz jest około godziny 14. Następnego dnia, więc myślę, że one w południe nie są tak mocno aktywne. Ale dziwne, że ten jeden z rodziców się tu pokazał. Wydaje mi się, że te dzięcioły duże to chyba są, nie dzięciołki. Chociaż ten, którego słyszę, on zbyt szybko trochę. Jak na dzięcioła dużego, wydaje mi się, że się tak głośno zachowuje. Ale wydaje mi się, że mają tutaj gdzieś chyba dziuple. One karmią młode gdzieś w tej okolicy. I dlatego takie przewrażliwione, kiedy
usłyszą albo gdzieś widzą sowę. Młody puszczek nawoływał. Ale czy one też w dzień są aktywne? Czy rodzice przynoszą im pokarm także w dzień? Fajnie byłoby zaobserwować taki moment, kiedy samiec albo samica z ofiarą podlatuje do młodego ptaka i mu przekazuje. Mniej więcej myślę, że po odgłosach tego pisklaka można zlokalizować, gdzie to może się wydarzyć, ale z jaką częstotliwością to następuje, to nie wiem. Czy to jest kilka razy dziennie tylko, czy na przykład kilkadziesiąt razy dziennie? Trochę niekomfortowa sytuacja. Właśnie przyleciał puszczyk, usiadł nade mną i tutaj przed chwilą prysnęło coś z góry, dlatego się zorientowałem, że on siedzi nade mną. Słychać, jak nawołuje chyba młode. No jest coraz bliżej. A to, co spadło, to jego białe odchody. I jest tam. No niestety już się cięcioł uaktywnił. Puszczyk jest tutaj. Na środku. Chyba widzę mole. Dobra. No nie za akcja. Może spróbuję to w inny sposób nagrać. Dobra, te młode już są dosyć duże z tego, co widzę. Ale go teraz nie widzę. No piękna akcja. Młode przyleciało. Ono jest tutaj. A gdzie jesteś? O, jest tutaj chyba. Jeśli dobrze widzę. O, tam jest wyżej. A przed chwilą ono przyleciało do rodzica. Ale rodzic odleciał. No i od razu pojawił się. A, ono lata. Ono lata za rodzicem. Tak jak gdyby żebrze o pokarm. I one młode, wcale nie są już małe. Są praktycznie w wielkości rodzica. Może uda mi się je pokazać. O, jest na tej gałązce. Dobra, o, teraz poleciało. Tak, i jest tam. Tak, to jest młody puszczyk, który woła rodzica. No dobra. A znowu odleciał. A rodzic jest tam w bliskiej odległości. I jeśli młody podleci gałązkę bliżej, to rodzic odlatuje. Po prostu tak jakby uciekał przed nim. O. A, jest drugi pisklak. O, tutaj jest ten młody. Mocno zniecierpliwiony. I... O, i jest też drugi. A do tego wszystkiego jeszcze...
chyba trzeci pisklak, bo słyszę też trzeciego. A coś mi tutaj mignęło. I plus do tego jeszcze dzięcioł. No, niesamowita akcja. No są dwie albo trzy sztuki. O, tutaj dzięcioł próbował. Dzięcioł próbował przelecieć, chyba zaatakować może nawet jedno z tych młodych. Czy wygląda na to, że prawdopodobnie są trzy młode i jeden rodzic. I sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli rodzic przyleci, to młode próbują jakby się do niego zbliżyć z nadzieją, że coś dostaną do jedzonka. No i też próbują siadać na tych gałęziach, na których siada rodzic. Tylko na pewno są dwa. Ale wydaje mi się, że też, że... O, tam leci. Dobra, usiadł. No, gdzieś tutaj usiadł. No, spróbuję przezoomować chyba na środku kadru. O, jest tam. Teraz za wysoko. Odrobinkę niżej. To jest młody pisklak. To jest drugi młody pisklak. No, niestety nie mogę tego zbytnio ustabilizować. Tak, to jest drugi młody pisklak, który zbliżył się jak gdyby, albo próbuje zbliżyć się do tego pierwszego pisklaka. Ale akcja jest na środku kadru. Ten drugi jest prawdopodobnie gdzieś na sośnie, ale nie mogę go zlokalizować. Ale ten tutaj no wyraźnie sobie teraz nawołuje. Wydawało mi się, że one są mniejsze, ale one są już prawie wielkości dorosłego. Minimalnie mniejsze. Dość dobrze latają. Zaskakująco dobrze latają. O, tam jest drugi. No i bezszelestnie. Praktycznie w ogóle ich nie słychać. O, gdzieś tu przez chwilę jeszcze się pojawił. Rodzic chyba odleciał, bo go nie słyszę. Myślę, że już wystarczy chyba obserwacji. Nie chcę w żaden sposób ich tutaj płoszyć. Myślę, że nawet nie przejmują się moją obecnością. Jeśli w ogóle wiedzą, że ja tutaj jestem. Także powoli się wycofam z tego miejsca. Świetne miejsce, odrobinę dzikie. A takich miejsc jest coraz mniej, gdzie takich dużych drzew powalonych, które chłoną wodę, się nie sprząta. Niestety w lasach państwowych większość takich wywrotów, złomów się sprząta, a one w czasie suszy są bardzo pożyteczne, bo bardzo duże ilości wody chłoną. No i też widać, że ptaki takie jak puszczyki lubią takie miejsca. I tutaj wyprowadzają lęgi.
dzwoneczek. Następny. Jeszcze jeden z tyłu za mną. O, tutaj kolejny. Co się wydarzyło? Czyli chyba dwa młode, jeden dorosły.